Kochani, dzisiaj bardzo serdecznie chcę Wam zaprezentować książkę. Książka nosi tytuł Życie Jezusa Chrystusa, wydana przez arcybiskupa Fultona Sheena, nieżyjącego już, człowieka, który w XX wieku, śmiało rzec można, językiem młodzieżowym rozwalił system w Stanach Zjednoczonych. Znajdziecie o nim informacje w internecie. Na YouTubie, z tego co pamiętam, są także fragmenty jego audycji radiowych i telewizyjnych. Tym zresztą zaskarbił sobie serca wielu słuchaczy, wielu wiernych, ale także osób, które były daleko od Boga dzięki jego nauczaniu Fultona Sheena o Chrystusie, o naszej wierze, przybliżyli się do Boga człowieka, bo o nim właśnie ta książka traktuje. O nauczycielu, uzdrowicielu, o naszym Zbawicielu. Co piękne i poruszające, ta książka jest opisana na bazie wielu lat refleksji, na bazie medytacji, rozmów z Bogiem i badań. Takie badanie przez całe swoje życie, badania na temat życia Jezusa Chrystusa prowadził wspomniany arcybiskup Fulton Sheen. No jest to historia bardzo poruszająca, aczkolwiek dramatyczna, bo przecież wiemy, że osoba Jezusa Chrystusa w historii zapisała się właśnie w taki dramatyczny sposób, chociaż nie do końca, ponieważ finał tej historii, jak wszyscy wiemy, jest jedną wielką radością, bo kończy się ona zmartwychwstaniem naszego Pana. I właśnie tak, nasz Pan w ten sposób określał Fulton Sheen Jezusa Chrystusa. To mi się też bardzo spodobało. Z ciekawostek, które zresztą są też ujęte na ostatniej stronie tej wielkiej księgi, tego dzieła, mam w domu taką książkę Benedykta XVI, papieża emeryta, Jezus z Nazaretu. Tak jak tutaj ktoś pięknie napisał, konkretnie ojciec Benedikt Greschel, rekomendując nam książkę Fultona Sheena, tak też zgadzam się z tym, że można śmiało powiedzieć, iż te dwie książki się pięknie uzupełniają. Także warto też sięgnąć po Jezusa z Nazaretu, książkę spod pióra Benedykta XVI. Ale wracając do naszego dzieła, śmiało określam to i chyba myślę, że każdy, kto sięga po tę książkę, zauważa, jest to naprawdę niezwykłe źródło emocji, źródło wskazówek, źródło inspiracji dla nas wszystkich, którzy poszukujemy Boga, szczególnie w tych trudnych czasach, gdzie wmawia nam się i to bardzo głośno się krzyczy, iż Boga nie ma. Jeszcze jedna ciekawostka, też zaczerpnięta przeze mnie z samej książki. Otóż wicepostulator procesu kanonizacyjnego arcybiskupa Fultona Sheena napisał, iż Matka Teresa z Kalkuty, święta, zawsze miała przy sobie egzemplarz tej książki. To chyba naprawdę jest najlepszą rekomendacją do tego, by sięgnąć po to dzieło. Bo jak wiemy, Matka Teresa z Kalkuty przez większą część swojego życia zaufała Bogu, jakby to można powiedzieć, na ślepo. Nie odczuwała, nie doświadczała Jego obecności, a mimo to kroczyła drogami bożymi i ostatecznie zwyciężyła, pokonując to swoje cierpienie, tą pustkę, która okazała się być mocnym, bardzo mocnym doświadczeniem od Boga. Ona to doświadczenie pięknie przeżyła, pięknie zrealizowała. Nasze dzieło jest podzielone na niezliczoną, może nie, ale na ogromną liczbę rozdziałów. To, co bardzo mnie osobiście urzekło i to, co zresztą lubię, kiedy sięgam po jakąś książkę, ona jest fajna dla tych, którzy lubią czytać fragmentarycznie. Na przykład na dziś bierzemy taki czy inny rozdział, rozczytujemy go, w środku są cytaty z Biblii, wskazówki, gdzie tych słów z Pisma Świętego konkretnie szukać, no i rozważamy, medytujemy nad konkretnym rozdziałem. Tak więc nie trzeba jej czytać od A do Z, aczkolwiek można, jeżeli chodzi o treść, o tą całą opowieść. Myślę, że mogę bez dwóch zdań powiedzieć, to dzieło jest niemalże bajkowe. Może bajkowe to nie jest najlepsze określenie. Filmowe, poetyckie, to jest czysta poezja. Naprawdę, uwierzcie mi, to dzieło czyta się z wielką przyjemnością, z wielką łatwością. Fulton Sheen wydał mnóstwo innych książek także. Ma taki niesamowity, oryginalny styl pisania. Jest niesamowitym historykiem Kościoła. Ogólnie zna też historię świata bardzo, bardzo dobrze. Do tego też jest niezwykłym egzegetą i
znawcą Pisma Świętego od A do Z, dosłownie, włącznie z każdym znakiem interpunkcyjnym. Uwierzcie, zresztą kiedyś też chyba ojciec Planowski, jeśli dobrze pamiętam, czy też ksiądz Pawlukiewicz, świętej pamięci, wspominali o tym, że w Biblii każda litera, każdy znak ma znaczenie, nawet znak interpunkcyjny. W kwestii samego przekazu, w kwestii tego, jakie tematy porusza Fulton Sheen w swoim dziele, no cóż, kiedy spoglądamy na spis treści, jest tego sporo, naprawdę. Mnie osobiście bardzo się podoba sam początek. Tutaj na pierwszych kartkach tego dzieła czytamy o tym, że w historii świata był jeden tylko taki człowiek, który wcześniej został zapowiedziany. Właśnie Jezus Chrystus. Nikogo wcześniej z nas nie zapowiadano. To jest taki dobry początek tego dzieła. Później oczywiście przechodzimy przez wczesne życie Chrystusa, przez to określenie znane nam doskonale, Baranek Boży, wytłumaczenie tego określenia, znaczenie, sens. Dowiadujemy się, pięknie zresztą opisał to Fulton Sheen, czym jest świątynia, jego ciała. Mamy tutaj rozmowę z Nikodemem, mamy zarysowanie sensu zbawienia świata, wyjaśnienie, dlaczego, po co takie coś się wydarzyło. Komu ma to służyć? Mamy oczywiście informacje też na temat 12 apostołów, na temat pozostałych uczniów Jezusa Chrystusa. Przepiękny, według mnie chyba najładniejszy dział to 8 błogosławieństw. Mamy też historię kobiet w życiu Chrystusa, począwszy od tych, które nie najpiękniej się prowadziły, a zostały nawrócone, co nie podobało się zresztą i było swoistym dziwolągiem w oczach faryzeuszy. Poprzez kobiety oczywiście przede wszystkim Matkę Najświętszą i te, które chodziły za Jezusem wraz z uczniami. Mamy historię równie pięknie opisaną, człowieka, który stracił głowę. Bardzo ciekawie to jest zatytułowane. Chodzi o świętego Jana Chrzciciela, którego zresztą postać wspominaliśmy w minioną sobotę. Mówi też Fulton Sheen o chlebie życia, którym jest Jezus Chrystus, o tym, że jest dobrym pasterzem, rozwija niesamowicie te historie pasterskiej sfery życia Jezusa Chrystusa. Mówi autor także o tym, że Chrystus jest więcej niż nauczycielem i tłumaczy dlaczego. Mamy też kontrę, poganie i krzyż. Mamy historię oczywiście Judasza, który Chrystusa zdradził. Mamy objaśnienie najpiękniejszej modlitwy chrześcijan, czyli Ojcze Nasz. Można by tak długo jeszcze opowiadać. Zerkniecie z pewnością, jeśli zakupicie tę książkę, do spisu treści. Tak jak mówię, piękne jest to, że można sobie ją podzielić na etapy codziennie, na przykład, czy raz w tygodniu czytać jeden rozdział, taki czy inny, wedle uznania. Rozdziały nie są długie, z tego co kojarzę, tutaj maksymalnie tak może po 20, może po 30 niespełna stron. Książkę czyta się niesamowicie, jest tak pięknym językiem napisana, że poruszy każde serce. Fulton Sheen bazuje oczywiście tutaj na Piśmie Świętym przede wszystkim, ale także na nauczaniu ojców Kościoła. Ilustracje są wprawdzie czarno-białe, ale są przepiękne. Książka w oryginale została wydana w 1958 roku pod tytułem Life of Christ. Tłumaczenia polskiego tutaj w tym wydaniu, które ja posiadam, podjął się Jan Franczak. Tyle. Myślę, że nie ma co przedłużać. Bardzo Wam polecam te 600, prawie chyba 90 stron. Gruba książka, grube dzieło, ale uważam, że warto je mieć. Tak jak zresztą wszystkie inne książki Fultona Sheena. Mam też kilka w domu, też co jakiś czas do nich sięgam. Mnie poraża wręcz. Pozytywnie oczywiście poraża język, jakim Fulton Sheen się posługuje. To jest czysta, naprawdę czysta poezja.